Witajcie, smakosze! Dzisiaj będę piekła chleb. Będzie to chleb pszenny z ziarnami na drożdżach i żytnim zakwasie. Przygotowanie tego chleba jest bardzo proste, a warto go upiec, bo ten chleb jest naprawdę bardzo smaczny. Przygotowałam kilogram mąki pszennej, chlebowej, typ 650. Do tego siemię lniane, mak, otręby owsiane, ziarna dyni i słonecznika. Do ciasta chlebowego będzie potrzebna sól oraz woda. Na zaczyn potrzebuję drożdże, wodę, cukier i odrobinę mąki. Do tego chleba dodam także zakwas żytni chlebowy. Nie trzeba go dodawać, ja dodam, bo mam, a chlebek dzięki temu będzie smaczniejszy. Wszystkie składniki, proporcje tego chleba oraz jak go upiec podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od przygotowania rozczynów. Drożdże rozkruszam. Dodaję do nich cukier. Trochę ciepłej wody. I mąkę. Rozczyn o konsystencji kwaśnej śmietany nakrywam serwetką i stawiam w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Powinien podwoić swoją objętość. Drożdże wyrastają, teraz siemię lniane wrzucam do większej miseczki i zalewam gorącą wodą. Drożdże wyrosły, dodaję je teraz do mąki. Dodaję też zakwas. Mam tutaj około 300 g, to wleję mniej więcej połowę. Tak jak wspomniałam, zakwas dodaję tylko dla smaku. Dodaję też nasiona. Mak, dynię, teraz słonecznik, otręby owsiane i sól. A także namoczone siemię lniane. I wszystko mieszam. Będę dodawać ciepłą wodę. Wody przewidziałam 600-700 ml. A ile dodam, zobaczymy, ile mąka wchłonie. Wszystko mieszam do połączenia składników. Tego ciasta nie trzeba wyrabiać. Składniki są dobrze połączone, więc teraz wyłożę to ciasto do foremek. I teraz do foremek. Ciasto nakładam do dwóch foremek. Staram się mniej więcej tego ciasta włożyć porówno, ale jeszcze te foremki zważę. Tu mam wagę 1448, a tu 1396, czyli troszeczkę mniej. Teraz jest już 1413, więc można przyjąć, że jest mniej więcej równo. Powierzchnię ciasta wyrównuję za pomocą łyżki silikonowej moczonej w ciepłej wodzie. Nakrywam ciasto chlebowe w foremkach ściereczkami i postawię w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.
Ciasto pięknie wyrosło, teraz spryskuję je ciepłą wodą. Powierzchnię natnę ostrą żyletką w kilku miejscach. Nie powinny pękać, jeżeli się ciasto ponacina. Można to zrobić oczywiście nożem, ale musi być bardzo ostry. I tak przygotowane chlebki zaraz wstawię do piekarnika. Nagrzałam go do temperatury 200 stopni i będę go piec przez godzinę. Pierwsze 10 minut właśnie w tej temperaturze, a potem obniżę temperaturę do 190 stopni. Na dno piekarnika włożyłam puszki z ciepłą wodą. Będą one parowały podczas pieczenia. Po godzinie chlebek jest upieczony. Wspaniale pachnie. Uwielbiam zapach świeżo pieczonego chleba. Teraz zostawię je na kratce na 10 minut, a po 10 minutach wyjmę z foremek. I teraz wysuwam chlebki z formy. Jeszcze parują. Zostawiam je teraz na kratce do wystygnięcia. Zawsze czekam na ten moment, kiedy chleb przestygnie i można wreszcie odkroić kromkę. Ale apetycznie chrupie pod nożem. Pięknie wygląda. Taki chlebek wystarczy posmarować masłem. Super, bardzo smaczny, idealny. Dzięki dodaniu naturalnego żytniego zakwasu chleb ma wspaniały smak. No i te ziarna oczywiście. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.